Do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek Pizza Station. Najlepsza pizza w mieście. Tenis ziemny w mieście cieszy się wciąż sporym zainteresowaniem. To w dużej mierze efekt przez lata świetnej gry naszego Łukasza Kubota. Teraz znów górka, patrząc na liczbę chętnych do gry w tenisa. To już zapewne dzięki sukcesom Huberta Hurkacza. W otwartych mistrzostwach Wrocławia grają zazwyczaj seniorzy mniej młodych niż więcej, ale może to jeszcze kwestia kilku lat. Tym razem najwięcej uwagi warto poświęcić kategorii senior rocznikowi 1980 i młodszym. Tu batalia o podium i złoto była zacięta do samego końca. Ostatecznie trzech zawodników na trzech pierwszych miejscach zdobyło w klasyfikacji generalnej po 105 punktów. Tytuł mistrzowski otrzymał Jakub Rejno, drugie miejsce dla Łukasza Kowalewskiego, a trzecie zajął Robert Lipiec. Ostatni, czwarty turniej zakończył się wygraną Kowalewskiego, ale to nie wystarczyło do złota. W grupie 1979 i starszych zdecydowanym triumfatorem Mirosław Kłodowski, wicemistrzem miasta Jarosław Wojciechowski, a na trzecim miejscu zmagania zakończył Andrzej Rolow. I jeszcze panie, oni ich na końcu, bo zawody cieszyły się bardzo małym zainteresowaniem. Mistrzem Daria Nowak, na drugim stopniu podium Patrycja Kowalewska, brązowego medalu nie przyznano. Wszystkie turnieje rozegrano na kortach Olimpijski Klub na Stadionie Olimpijskim. Do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek Pizza Station. Najlepsza pizza w mieście.